zaczyna. W sumie to dobry wieczór. Chyba się zaczyna, bo widzę, że już się pojawiacie. To znaczy, że zadziałało. Super. Bo ruszałam właśnie z tej zaplanowanego live'a pierwszy raz, więc byłam bardzo ciekawa, czy to zadziała i działa. Więc świetnie. Chciałam znaleźć jakiś fajny filtr na ten live, ale chyba mam całkiem spoko światło, więc daję radę. Trochę tak pogadam bez sensu, zanim ludzie tutaj przyjdą, dobra? W Krakowie halny wieje. To jest w ogóle jakaś masakra. Ja jestem dzisiaj nie do życia przez to. Zarówno w pracy się mam nie do życia, teraz jestem nie do życia. Chciałam iść na spacer, ale halny przywiał śnieg. Śnieg jeszcze spoko, ale on jest jakiś marznący i mokry. I świecą mi się oczy, właśnie widzę, bo mam... No nic. Myślę, że bez tego filtru da radę. Tutaj mam tableta i on mi odbija światło. Świecą mi się trochę oczy. Damy minutkę, dwie, tudzież trzy ludziom, żeby dołączyli. Bo tak śmiesznie zrobiłam właśnie tej 20.55, nie o 21.00, bo byłam ciekawa, czy to zadziała z tej transmisji zaplanowanej. Cześć kolegi, teraz miło Cię widzieć. Witaj Magdo. Witaj Magdo, jak się masz? Jakaś piosenka była przedszkolna w tym stylu. W ogóle bardzo dzięki za te wszystkie pytania. Spisałam je sobie. Wybaczcie, jak nie będę pamiętała, od kogo były, bo tak jakoś próbowałam je pogrupować, żeby na nie sensownie odpowiadać. Więc sobie tak zaczniemy. Jeszcze tutaj ktoś coś pisał w międzyczasie. Ale dam ostatnią minutę wszystkim, którzy chcą, żeby dołączyli. I coś jeszcze chciałam tak powiedzieć na początek, gadając bez sensu, że te live'y mnie natchnęły na nowy cykl podcastów. Nie znaczy się, że się wyrabiam z tymi, które mam do tej pory, ale mam taki pomysł, dajcie mi znać, co myślicie, żeby zrobić cykl podcastów pod tytułem Zakonnica w przebraniu. I o te byłyby właśnie takie tematy zakonne, poważne i poważne mniej. Ciekawa jestem, co wy na to. Żebym jeszcze ponagrywała trochę takich podcastów. W ogóle myślałam, żeby też spróbować na YouTubie, ale z tym live'em znaczy się, ale pomyślałam o tym 10 minut temu, więc odpuściłam sobie. Dobra, patrzę na zegarek. Za minutę będzie 21, więc myślę, że wszyscy, którzy tutaj chcą dołączyć, już dołączyli. W ogóle widziałam, że dzisiaj dużo live'ów jest o 21. Nie wiem, co ci ludzie robią, to chyba przez ten halny wszystko. Więc witam wszystkich bardzo serdecznie. Zaczynam już na poważnie, bez tego gadania, bez sensu na początek. I tak sobie pomyślałam, że żeby tego live'a zacząć od chyba najbardziej poważnego pytania, które padło i które mnie bardzo zainteresowało i też bardzo zainspirowało do pewnego wnioskowania i przemyśleń. I brzmi ono tak. Jest takie w ogóle wow, mega poważne. W drugiej połowie XX wieku wiele zgromadzeń zakonnych uwspółcześniło swoje habity. Skróciło suknie i welony, zmniejszyło korynety, które zaczęły odsłaniać włosy. Co o tym myślisz? Jakie ci się bardziej podobają, te tradycyjne czy unowocześnione? Więc jakby krótko robiąc kontekst do tego pytania, ta zmiana habitów rzeczywiście, jak czasem wiecie, się popatrzy nawet w internecie, szczególnie na te założycielki zgromadzeń tego przełomu XVIII-XIX wieku, no to te habity, a szczególnie welony, naprawdę były od czapy. I rzeczywiście jednym z zaleceń Soboru Watykańskiego II było to, żeby siostry uprościły swoje stroje. I teraz jeszcze taka mała dygresja do tego, co gadam, że kiedy mówię o takich rzeczach, że tak powiem, historycznych, to one wynikają z jakiejś tam wiedzy, po prostu śledzenia pewnych rzeczy, bo się interesowałam tym, co mnie dotyczyło.
ale też jak mówię o takiej wiedzy zwyczajowej, to patrzę przez pryzmat swoich doświadczeń, tych różnych sióstr, które spotykałam jeszcze będąc po tamtej stronie i z różnych zgromadzeń, ale też przez pryzmat bardzo wielu rozmów, które teraz prowadzę i tych rozmów, które mi pokazują no wiele takich dziwnych rzeczy. Może dlatego jakby warto takie live robić. Ale wracając do tego pytania. Więc był sobie ten Sobór Watykański II. On powiedział zakonnicom, żeby uprościły stroje. Nawet nie uwspółcześniły, co uprościły. Chodziło, wiecie, o to właśnie, żeby one nie były takie dziwne i odstraszające. I bardzo wiele zgromadzeń to zrobiło. Nie wszystkie. Przykładem na przykład są, wiecie, te siostry, co Faustyna od nich pochodziła, bo to chyba jest taki znany przykład, no bo tam Faustynę wszyscy kojarzą, te habity są wciąż takie same. Słyszałam od jednej siostry, mi mówiła, nie wiem, czy to jest taka oficjalna wersja, ale jedna z tych sióstr mi mówiła właśnie o tym, że one nie chcą zmieniać tych habitów właśnie, żeby się kojarzyły z Faustyną. Ale na szczęście coraz więcej zgromadzeń te habity upraszczało. Też z takich, jakby ja nie żyłam w tamtych czasach, ale z takich historii, które słyszałam, to słyszałam, że to upraszczanie habitów, ta zmiana habitów była dla sióstr bardzo trudna. Wiązało się to z tym, że tamte, wiecie, one były jakieś takie bardziej obszerne i bardziej zasłaniające, nie wiem jak to powiedzieć, kobiece kształt. Wiecie, że one były jakieś takie duże, nie, i w ogóle. I siostry, i wiele sióstr miało z tego powodu później przeżycia. Wiecie, że one są jakieś, te nowsze są jakieś bardziej dopasowane i czy coś w tym stylu. Ale dużo później zaczęto zmieniać welony. Nie wszystkie zgromadzenia, ale większość zgromadzeń dużo później zaczęła zmieniać welony. Nawet jak już uprościł habit, to te welony zostały takie, wiecie, dziwne, zabudowane. Moja znajoma Dominika zawsze się śmieje właśnie z tych puszek na głowie. I co ja o tym myślę? I którą wersję wolę bardziej? W tym pytaniu najbardziej zastanowiło mnie to, bo tu ktoś zadając pytanie napisał, jakie ci się bardziej podobają, te tradycyjne czy te unowocześnione? Więc ja zawsze zwracam uwagę chyba na takie różne nietypowe rzeczy, ale bo nie wiem, czy autorka tego pytania miała to na myśli, ale ja sobie czasem myślę, że jak mówimy, że coś jest tradycyjne, to jest jeszcze to lepsze, nie wiem, takie, wiecie, podparte jakimś, a to nowoczesne, to takie wsiu. Coś takiego moja babcia kiedyś mówiła. Bo te habity, że tak powiem, stare, one, nie wiem, czy one były tradycyjne. No bo co to znaczy tradycyjne? No to zaraz jeszcze, ale specjalnie używam tego sformułowania, którego użył też Sobór, że mówił, żeby o nie tym, żeby unowocześniać habity, tylko żeby upraszczać. I taki był pomysł na to. I jakby ja, jeżeli mam się ja wypowiedzieć, moje zdanie jest takie, że im prostsze, tym lepsze wszystko. Relacje z Bogiem, życie, im prostsze, tym lepsze. Habity też. Zawsze słyszałam, że to... czytam pytania, bo później jak zapisuję live'a, mam nadzieję, że tym razem nie zniknie, to jak ktoś go ogląda później, to nie widzi pytań. Zawsze słyszałam, że te nazarytanki mają bardzo obcisłe habity. Pewnie chodziło o pasek na tułowiu. Nazarytanki mają habity i to się nazywa półszkaplerz. Ostatnio komuś o tym opowiadałam i się mnie pytał, jak to półszkaplerz. Ale to też się nawet nazywa chyba w tych oficjalnych dokumentach. Nigdy nie miałam poczucia, że habit jest obcisły. No chyba, że rzeczywiście bardzo przytyło. No ale to wtedy się jakby szyłam większy. No ja jednak myślę, że te habity w większości i również te nazarytanek, no trochę nie brakuje mi słów. Wiecie, naprawdę mi się jest trudno skupić przy tym halnym, że one właśnie odkształcają, że habity są w ten sposób szyte, żeby one nie podkreślały żadnych kształtów. Nawet jak jest pasek w pasie, no to można go tak zapiąć, że naprawdę jest, no.
Ale to ciekawa, ciekawa opinia. Natomiast wracając do tych habitów starych i nowych, no to ja jak najbardziej jestem za tym, że im prostsze, tym lepsze. Natomiast tradycyjne, to chyba też warto jakby zrozumieć, muszę patrzeć na zegarek, by się rozgadał na jeden temat, to chyba warto rozumieć też kontekst, no bo zobaczcie, jak te habity powstawały. One często powstawały, te założycielki je wymyślały na wzór epoki, w której żyły. I jeżeli się zobaczy, w jakiej epoce to zgromadzenie powstawało i to, w jaki strój wtedy wybierało, no to widać, że on bardzo pasował do tej epoki i on się właśnie raczej nie wyróżniał niż wyróżniał. Nawet wiecie, te dziwne rzeczy na głowie, no to często one pasowały do tej epoki i chociaż dla nas są teraz dziwne, no to wtedy właśnie siostry się bardziej nie wyróżniały niż wyróżniały. One się teraz wyróżniają. Więc no dla mnie to jest taki ciekawy kierunek, że może warto właśnie w tym kierunku iść, upraszczając, żeby może bardziej się nie wyróżnić niż wyróżniać. Zawsze mi też mówiono, że habit jest znakiem. No i ja się z tym zgadzam. Że jest jakimś znakiem. O właśnie, mi się przypomniało jedno pytanie od razu, którego nie zapisałam. Ale no, nie wiem, czy on jest znakiem, jak wygląda, wiecie co, jak kombinezon Marsjanina. To tak. Niezbyt poważnie. Natomiast od razu nawiążę do welonów, bo to jest też bardzo ciekawe, bo właśnie jak te habity się zmieniały, to te welony bardzo często zostały dłużej i to na przykład było widać u dominikanek, u służebniczek bodajże, one też chyba jeszcze niektóre chodzą w tych też takich obudowanych welonach. I z kilka takich śmiesznych ciekawostek, to te wiecie, te takie pudełka na głowie bardzo często trzymają się na krochmal. Loretanki na przykład tak mają, jakieś benedyktynki, jakoś tak one się nazywały. No bo miałam taką znajomą kiedyś i ona mi mówiła, że one mają, wiecie, w tych takich swoich różnych przepisach napisane, że muszą zawsze chodzić z parasolem. No bo jak to jest na krochmal, to jak ich złapie taki niespodziewany deszcz, to wszystko po prostu opada. Nie wiem, czy wszystkie, czy one tego nie zmieniały, niektóre, ale no, bardzo wiele jeszcze ma na krochmal i sobie myślę, że to jest, kurczę, strasznie w ogóle, wiecie, pracochłonne, czasochłonne, żeby to ogarnąć. Tym bardziej, że to, co jest blisko twarzy, często jest białe. No więc brudzi się, nie? To tak. Gdybym miała jakieś welon, to bym wam pokazała, ale wszystkie chyba oddałam. Ostatnie poszły na spalenie u mojej znajomej z 2 miesiące temu. Więc sorry, nie pokażę. Natomiast jakby o co do tego, nie, że to jest to białe, to często właśnie jest taki biały czepek, czepiec. No i to też jakby to jest epoka, tak, XVIII-XIX wiek, bo to wtedy powstawało. No i do tego białego czepca, czy czepka, jest właśnie bardzo często przyczepiany czarny materiał, który jest welonem. To habity i welony chyba już mamy klepnięte. Sobie jeszcze tutaj doczytuję. Aha, tu jeszcze było, że jak materiał jest krochmalony, to nie parzy głowy. Czy jest to w ogóle wygodne? Na przykład w lato, na pielgrzymkach, w czasie dużego siarczystego mrozu i wiatru. Nie wiem, czy krochmal nie parzy głów. W sumie nigdy się nie pytałam o to. Natomiast tam, gdzie ja byłam, no to jakby już za moich czasów, to był plastik taki włożony w ten biały materiał, więc już nie było krochmalu. Dobra, to jak macie jeszcze pytania o to, to piszcie, a ja przechodzę do następnych. Dobra, i będę lecieć po kolei, tak jak je spisywałam, nie spisałam, pogrupowałam, więc lecę po kolei, nie zastanawiając się nad, że tak powiem, ważnością i mniej ważnością. Wszystkie są bardzo ciekawe. Więc, czy dodatki do habitu muszą być pod kolor habitu? Kurtka, buty, rajtki, ale i bielizna. To mi się spodobało.
Więc tak, jak zawsze w różnych zgromadzeniach jest różnie. Niektóre siostry przywiązują do tego większą wagę, niektóre mniejszą. Różnie bywa. Z reguły rzeczywiście te dodatki są pod kolor. Spotkałam się też z tym, ktoś mi kiedyś opowiadał, że nawet jak kupują sobie siostry plecaki, jakieś torby czy walizki, to że muszą na przykład być całe czarne. Jeszcze takie zgromadzenia są, że wiecie, że tam nie może być żadnego znaczka, ani to rzeczywiście na to zwracało uwagę i to naprawdę są całkiem niedawne czasy. To się wydarzało, a jeszcze się gdzie niegdzie wydarza do tej pory. No tak mają. Natomiast to, co pod spodem, raczej nie musi już być. Próbuję sobie przypomnieć, czy ktoś mi opowiadał, że jest jeszcze, ale raczej już nie. Raczej już nikt się tym nie przejmuje. Ja jeszcze pamiętam takie przekazy w stylu, no nie wiem, próbowałam sobie pomyśleć, że może kiedyś po prostu tak się robiło, wszyscy tak robili. Wiecie, takie mówienie, że trzeba mieć białą bieliznę na przykład do lekarza. No, że jak idziesz do lekarza, nie możesz mieć kolorowych majtek na przykład, nie? Czy koszulka, bo to też chodziło o tego t-shirta pod spodem. No, ale sobie jakoś to tłumaczyłam, że może moja babcia by myślała podobnie, chociaż moja babcia lubiła różnokolorowe ubrania też. I idąc dalej z tego pytania, jak to jest z sandałami i bosymi stopami? I wydaje mi się, że chyba autorka. Był jeden autor pisał pytania, nie będę którego. Więc autor, tudzież autorka tego pytania, wydaje mi się, że ma na myśli to, że czy do sandałów mogą być bose stopy. Chyba, że tutaj jest teraz autorka, tudzież autor, to proszę napisz, czy o to ci chodziło. I przypomina mi się taka zabawna historia z postulatu. Była taka dziewczyna i w postulacie myśmy miały takie sukienki, nie wiem jak to nazwać. Ostatnio pokazywałam jednej osobie, która tutaj u mnie była, te zdjęcia. Właśnie rozmawialiśmy o tych tematach. I te sukienki były takie trochę za kolano, jakby. To były takie sukienki, wiecie, postulanckie, że no, takie identyczne i tak dalej, no były tam granatowe w większości. No i gdzieś tam szłyśmy sobie na spacer i właśnie jedna się z nas zaczepiła, że z pytaniem, dlaczego nie mamy skarpetek. I ja na takiej zasadzie, no ale jak to chodzicie bez skarpetek? I ona mówi, ale po co mi skarpetki? Przecież mam opalone nogi. No więc my wtedy myślałyśmy takimi kategoriami. Niestety było inaczej i rzeczywiście czasami, pamiętam, jak się czasami śmiałyśmy z tego, że te skarpetki do habitu urastają do rangi jakby nie wiadomo jakiego problemu. Przypomina mi się kilka historii, ale nie wiem, czy jak wam nie zacznę opowiadać, to nie będziecie się oburzać. Natomiast jeżeli mówimy tutaj o skarpetkach do sandałów, do habitu w ogóle, to mówimy o takich, wiecie, podkolanówkach cienkich, jak cienkie rajstopy, nie? Więc raczej w upał to jest słabe. Ostatnio, szczególnie na pielgrzymkach to widać, nie? Że wtedy się często siostry do tych sandałów mają takie normalne skarpety. I to chyba ostatnio jakaś taka moda się robi. Ale nie wiem, czy pamiętacie, bo ja pamiętam z lat 90. swojej młodości, że jednak skarpetki do sandałów to był jeden z największych obciachów w ogóle życia. Nie? Mamy czas? Co to znaczy, że mamy czas? Ja coś powiedziałam? Widzicie, ja nie do końca naprawdę dzisiaj mój mózg działa. Więc... Przypomina mi się sytuacja, jak ostatnio do kogoś pisałam o jakiejś dziennikarce i pytam się, ale jak się domyśliłaś, że to jest ta dziennikarka, nie? I ta osoba mi wysłała kilka wiadomości wcześniej, że jej to napisałam. Także jednak zmęczenie robi swoje. A teraz to jest modne? Co, skarpetki do sandałów? Właśnie mi się wydaje, że trochę tak, że jakaś taka, w ogóle wraca jakaś taka dziwna moda lat 90.
Ja za nim nie przepadam, bo ona mi się po prostu nie podobała w tamtych latach chyba. No, tak. Nie mam czegoś z lat 90., co mi się podobało. Ale wydaje mi się, że jakaś taka moda wraca. No, no bo na przykład te białe skarpetki do czarnych spodni, no to też tak wiele osób tak chodziło, bo po prostu nie było takiego wyboru różnych kolorowych skarpetek. I teraz to wraca. Lecę dalej z pytaniami o zakonnicach. Czytam wszystko, co w międzyczasie napiszecie. Skąd siostra zakonna bierze okulary? Kto płaci, kto wybiera sklep, optyka, oprawki? Różnie. Skąd siostra zakonna bierze okulary? Idzie do przełożonej i mówi, psuje mi się wzrok. Idzie do lekarza, lekarz wystawia receptę, idzie po okulary. Tak, najprościej mówiąc. Czy są w tym względach okoliczności? To naprawdę jakby to jest bardzo indywidualna sprawa i to jest bardzo często nie tylko sprawa kwestii zgromadzenia, ale nawet kwestii jakiejś wspólnoty, w której się jest. Wiem, że siostry czasem mają takie swoje małe bunty i próbują z tymi kolorowymi okularami. Też kilka historii słyszałam. Teraz się hamuję, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego. No bywa różnie. Czasami to jest spoko, nawet jak siostra wybierze sobie jakieś modne okulary. No ale też słyszałam, pamiętam, ja powiedziałam to do jednej siostry, była przyłożona, to nawet prowincjalna, że ma takie ładne, modne okulary i ona się oburzyła, że ma modne okulary i chciała je zmieniać, bo przecież nie może mieć modnych okularów. Kurczę, Magda, jak tu jesteś, to byś mogła mi przypomnieć ten tekst, który ty mi dzisiaj powiedziałaś. O tym umartwieniu. Bo wyleciał mi z głowy. To jak jesteś, to jak tu jest, czy jesteś, to napisz. Ile siostry mają habitów i welonów? Kto i jakie szyje? I skąd materiał? I było też takie pytanie o kolor habitów. I coś jeszcze... Aha, dobra. Basen, ale właśnie, bo co to było z tym? Kurczę, nie pamiętam tego tekstu. Dobra, nie mogę się skupiać, żeby sobie przypomnieć, tylko gadam dalej. Ile siostry mają habitów i welonów? Różnie. Jakby ideał jest taki, żeby ich było jak najmniej. Różnie to wychodzi, wiecie, też dlatego, że no po prostu człowiek, zmienia się człowiekowi rozmiar człowieka, nie? A więc czasami trzeba jakiś habit uszyć, czasami mniejszy, czasami większy, więc różnie z tym bywa. Jest taka tendencja, którą w Polsce widać i ona myślę, że jest dobra. Jest dobra, że siostry na te letnie miesiące mają, zmieniają materiał na jasny, habitów. I to jest super, bo wiecie, że to słońce i te upały w Polsce są coraz większe. Jest takie zgromadzenie, to chyba są Betanki bodajże, które mają, wiecie, taki mają rękawek taki do łokcia. Taki habit na krótki rękaw. Nie, też całkiem spoko na lato. Też różnie to, co mi siostry też opowiadają, co tylko jakby nie wiem, nie tylko swojego doświadczenia, ale co siostry mi opowiadają, że to przechodzenie na jasne strony też jest bardzo trudne dla sióstr. I to mi trochę przypomina to, co słyszałam o tych opowiadaniach, kiedy siostry właśnie uproszczały te stroje. Że to jest, wiecie, że to jest teraz, no właśnie, to się odniosę do tego, to przyjemność, a myśmy się jej wyrzekały. To jest tekst odnośnie basenu, ale myślę, że to jest właśnie też w kwestii tego, nie, że tutaj zmieniamy habitę na przykład na jasny kolor, na lato, albo właśnie upraszczamy. No i teraz ktoś uważa, że przecież to jest podążanie za modą i przyjemność i w ogóle jakby ułatwianie sobie życia, a przecież no, siostry się wyrzekają ułatwiania sobie życia, przyjemności i innych takich. Dobra.
I jeszcze o zdejmowaniu habitów, ale zanim o zdejmowaniu habitów, a nie franciszkanki, misjonarki Maryje mają krótki rękawek? Nie wiem. Jest taki kawał, że w ogóle o wszystkich zgromadzeniach zna tylko Duch Święty. Ja przyznam się Wam szczerze, że ja jestem dosyć dużym ignorantem jednak mimo wszystko w tym temacie i ja nie kojarzę wszystkich zakonów żeńskich. I nie tylko. Ostatnio popełniłam mega faux pas, wkurzając się na kapucynów, a później się skapnęłam, że ja zawsze myślałam, że są franciszkanie czarni i kapucyni. Ci wszyscy w brązowych habitach. Tam są franciszkanie brązowi i kapucyni. Więc ja jednak jestem sporym ignorantem, nie wszystko wiem, a takie bzdety troszeczkę jak rodzaj habitu, to już w ogóle mój mózg tego nie rejestruje. Salezjanki też mają krótkie rękaw, tak? No to ciekawe. Niech ma ich jak najwięcej, naprawdę. Im niech się nie wyrzekają tych przyjemności, tylko niech mają te habity z krótkimi rękawami. Też jest inaczej trochę o tych salezjankach myślę, jak siostry są na misjach i są takie, które po prostu są na co dzień na misjach i przyjeżdżają do Polski. I one bardzo często też wtedy chodzą w tych swoich misyjnych strojach. Dobra. Czy siostry muszą obcinać włosy na krótko? Otóż w niektórych zgromadzeniach tak. W niektórych zgromadzeniach niestety, może nie będę mówić w których, bo się można oburzać, ale są takie miejsca, w których przed ślubami pierwszymi siostry golą głowę. Nie wiem, że to nie jest normalne. Tak jest. Niestety. No natomiast z tymi krótkimi włosami jest, bo z tym się spotkałam jako z wymaganiem. Natomiast raczej kwestia później tego, czy to są krótkie włosy, czy długie, to już raczej jest kwestia trochę wygody sióstr. No i tego wiecie, że to trzeba ogarnąć i to się musi pod tym welonem zmieścić. Tutaj wcześniej widziałam, że salezjanki ogólnie mają do wyboru też krótkie, nie tylko na misję. No okej. Ja jakby dzięki, że piszesz, bo ja właśnie tego wszystkiego nie wiem. Ja nawet nie wiem, czy to, że ja powiedziałam, że pytanki to jest dobrze. Bo może to ja salezjanki widziałam? Nie wiem. Ale w ogóle dobrze, że jest taka możliwość. Dobra. I przejdę do tego tematu takiego chyba trochę najbardziej kontrowersyjnego, o którym pisaliście, o zdejmowaniu habitów. A w międzyczasie możecie pisać, jak jeszcze coś Was interesuje i czy wyczerpująco odpowiedziałam na Wasze pytania przesłane wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi... Przepraszam. Prawie COVID, ale jednak na szczęście nie. Urszulanki SJK to niestety muszą mieć krótkie. Co znaczy niestety muszą mieć krótkie? Bo nie wiem, co to znaczy. Nie wiem, co tu w tym wypadku znaczy niestety i co znaczy muszą. Czy siostry mogą zdejmować habitę? Kiedy mogą je zdejmować? Znaczy, no dobra, tak podejdźmy poważnie. Kiedy je mogą zdejmować i tak dalej. Są takie pytania w stylu, czy siostry śpią w habitach? I raczej nie. Raczej śpią w piżamach. Myślę sobie teraz o takiej monastycznej wspólnocie. Włosy, ale powiedziałam o tych włosach. Coś jeszcze o tych włosach? Aha, krótkie włosy. Dobra, już rozumiem. Dziękuję bardzo Wam za te wszystkie sprostowania. Nie o rękawach teraz piszecie, tylko o włosach. No bo to jest kwestia tego, że wiecie, że to się musi zmieścić w tym czymś, co się ma na głowie. Więc podejrzewam, że jak ktoś ma bardzo cienkie te włosy i mu się zmieszczą, a ma ochotę mieć długie, no to spoko. A jak mu się nie mieści, no to musi mieć krótkie. Tudzież no po prostu włosy, które cały czas są pod przykryciem. To wiecie, tak jakbyście cały czas chodziły
w czapce. No włosy się niszczą. Tym bardziej, że to jest bardzo często sztuczny materiał. Jeszcze na to jakiś plastik i jeszcze na to, a tudzież jakiś pokrochmalony czapek na głowie. No włosy się niszczą, no i wtedy się je obcina po prostu. Chociaż ja tam uwielbiam mieć krótkie. Ale no dobra, to jeszcze z takich śmiesznych rzeczy, bo mi się przypomniało, że tak jak ja Wam opowiadam o tym plastiku, że no właśnie niektóre zgromadzenia mają krochmal, a niektóre już mają tam no jakieś takie, wiecie, tworzywo, które trzyma w sensie no coś sztywnego, to jeszcze z opowiadań słyszałam coś takiego, że żeby ten welon, wiecie, miał taki kształt ładny, to siostry plotły włosy i wtedy musiały je zapuszczać. Plotły włosy w tak zwane korony. Czyli wiecie, warkocze i tutaj to tak, nie wiem, z czego to się może kojarzyć, z jakichś takich starych filmów, nie? Jak te włosy w warkocze, bo moja babcia takiego koka robiła, nie? A niektórzy tutaj taką koronę z tych włosów. I no, wiecie, że to wtedy trzymało taki kształt, nie wiem, taka chustka zwykła, tylko taki kształt welonu. No, to tyle. To włosy i welony. Właśnie, to istotna sprawa, materiał. Dlaczego sztuczny? Czy często tak jest? Dlaczego sztuczny materiał welonu czy habitu? Bo kwestia welonu to jest kwestia najzwyczajniej w świecie oszczędności i tego, że no, materiał sztuczny mniej się gniecie, czyli to jest wygodniejsze po prostu. No i wolniej się zużywa po prostu. Natomiast habity nie zawsze są ze sztucznych materiałów, na szczęście. To też jeszcze zależy od zgromadzenia, ale są zgromadzenia, które w ogóle o tym myślą. No i to też w niektórych zgromadzeniach zależy od wspólnoty, w której się jest. I jak się, wiecie, ma na przykład ogarniętą przełożoną, która rozumie, że jakby ten naturalny materiał jest lepszy dla ciała, no to daje radę. Ja miałam jeden, taki naturalny, z wełny naturalnej i on był ekstra, ale to dostałam go w prezencie od moich przyjaciół, którzy na to będą mieli taką możliwość uszycia tego habitu. O, właśnie jeszcze było o tym szyciu habitów. Jakby jak to jest z tym szyciem, ale zaraz do tego wrócę. Ja to mam doświadczenie welonu na rzep. To dopiero swędziało. Na rzep przyczepiany do włosów, że nie? Bo ja widziałam coś takiego, że wiecie, że siostry pod welon, żeby im się włosy układały pod welon. O, ja mam opaskę teraz taką, nie? No to, że siostry wtedy rzep sobie wkładały, żeby, wiecie, żeby to im się tak ładnie trzymało pod welonem. A teraz nie wiem, czy mówisz o tym, że welon był na rzep? To musi być ciekawe. Strasznie mi żal na przykład albertynek w upalne lato. Mogą zmienić. Tak, trzeba było mieć włosy zawsze na kitkę i wtedy ten rzep się trzymał. Ciekawy pomysł, naprawdę. Ale to jest w ogóle, wiecie, ciekawe, no bo, no nie wiem, jak zakłada się chustkę na głowę, to ona się z reguły w ogóle trzyma. No jak się zsunie, no tylko to jest to, nie? Jak się zsunie, to się po prostu zdejmuje i zakłada jeszcze raz. Coś w międzyczasie jeszcze pomyślałam i już mi uciekło. Aha, o tym szyciu habitów jeszcze, że bardzo często habity są szyte jakby w zgromadzeniu, czyli jest specjalna siostra, która ma jakąś przekazywaną tą recepturę wyglądu habitu i ona szyje. Są takie miejsca, gdzie jest mało sióstr. Też się spotkałam z tym, że to są często takie zgromadzenia zagraniczne, nie polskie, które są przeszczepiane tutaj do Polski świeżo teraz, to one też korzystają jakby z zewnętrznych krawców. Ale też właśnie się spotkałam z tym, że są takie habity, które są bardzo ciężkie i dużo, w sensie dużo tego materiału. No i one są wtedy bardzo rzadko szyte. No i wtedy też siostry mają ich mniej, takie po 2 czy 3. No dlatego, że po prostu no, to najzwyczajniej w świecie kosztuje, nie? Uszycie takiego habitu. Używałaś opaski pod welon, aby nie spadł do tyłu? Nie.
Ale pamiętam, że było coś takiego, że w czepku była opaska. Nie. Nie, bo jakby tu opaska, to wolą, to strasznie w ogóle cisnęło w głowę. Ale chyba tak, to są siostry, które używają opasek. Różne są tam pomysły odnośnie tego. No dobra, to wracam do tematu o zdejmowaniu habitów. Czy habit można zdjąć? Do spania można. Jak miałam okazję być w innych krajach Europy niż Polska, to widziałam w różnych zgromadzeniach, chociaż no niewielu, tam nie miałam jakiegoś takiego szerokiego, ale że to zdejmowanie habitu jest mniej problematyczne niż w Polsce. Wydaje mi się, że w Polsce, w bardzo różnych zgromadzeniach, to jest mega problematyczne. I no, przypominają mi się teraz bardzo różne historie słyszane, ale też, że siostry w różnych okolicznościach, kiedy są zmuszone do tego, żeby być bez habitu, no, czują się jak nagie. I na przykład takim miejscem jest szpital. Bardzo też często to jest dla sióstr trudne. I nawet jak siostry w tym szpitalu, wiecie, są w jakiejś piżamie i szlafroku, to bardzo często mają welon na głowie. Dla mnie to jest trochę śmieszne, bo no, ale że jest jakieś takie przywiązanie w Polsce do tego habitu i jakiś ogromny problem z tym, żeby go zdjąć. Ja w momencie, kiedy myślałam o basenie albo o innych sytuacjach, to bardzo często słyszałam to, że to właśnie przy okazji biegania, kiedy chciałam legalnie biegać, ten habit i biegać, no to właśnie słyszałam, że to będzie dla ludzi jakieś straszne zgorszenie, jak mnie zobaczą bez habitu. Natomiast to było dla mnie przedziwne, że słyszałam to od sióstr młodszych ode mnie, że dla nich, kiedy ja chodziłam na basen, że dla nich zdjęcie habitów było bardzo trudne. Wiecie, dla mnie to jest w ogóle trochę smutne, nie? No bo jakby, co ten habit ci w tym momencie daje, nie? Jakby, co takiego się dzieje w głowie, że trzeba koniecznie w tym habicie chodzić. Pamiętam taką sytuację pół śmieszną, ale pół jednak smutną. Jak mieszkałyśmy na takich a la rekolekcjach w kilkanaście w jednym pokoju. No i to był taki duży pokój i z tego pokoju można było wejść do łazienki. W sensie, wiecie, nie wychodziło się na korytarz nigdzie, tylko po prostu w pokoju było takie dwie łazienki. Tam było chyba na 11 osób. No i była jedna z sióstr, która wyszła z tej łazienki w piżamie i welonie. To są dla mnie zawsze jakby pytania, nie? Co takiego się dzieje, że to jest jakby tak trudne? Przed czym jakby ten habit chroni, czy ten welon? Byłam też świadkiem takiej sytuacji, kiedy namawiałam siostry, jestem straszna i okropna, to mówię, do zdejmowania tych habitów w takich okolicznościach, na przykład wakacyjnych. I pamiętam bardzo dobrze taką jedną sytuację, to było na wakacjach nad morzem, kiedy ta siostra była w niesamowitym szoku, że nikt na nią nie zwraca uwagi, nikt się na nią nie patrzy. Później mi dziękowała. To były 3 dni i ona mówiła, że nigdy w życiu tak nie odpoczęła, że wiecie, no jakby założenie tego habitu wpycha człowieka już w jakąś rolę. Jakoś no ustawia, nie? No i to jest jakby po stronie sióstr i po stronie też jakby społeczeństwa, bo w Polsce wciąż na ten jakoś się reaguje, nie? W takich większych miastach, nie wiem, w Warszawie jest jeszcze w miarę spoko, że chyba aż tak to ludzi nie dziwi, natomiast że zawsze w jakiś sposób ten habit wzbudza reakcję. Nie wiem, robisz zakupy w sklepie i ludzie cię patrzą, co masz w koszyku, nie wiem, idziesz do Maka na hamburgera i ja pamiętam, jak w Kaliszu poszłam do Maka na hamburgera, a byłam w Kaliszu tydzień, to następnego dnia wszyscy rodzice z przedszkola, w którym wtedy byłam, znaczy mu wszyscy teraz przesadzam, no ale sporo ich wiedziało, że ja byłam w Maku poprzedniego dnia. Bo, no po prostu zwracasz na to uwagę i myślę, że to jest mega ważne czasem z tej roli wyjść. I to jest bardzo potrzebne.
Ja w ogóle bym optowała za tym, żeby to było takie jakby zwykłe i codzienne. Często jest też taki argument, jakby dlaczego faceci, w sensie mężczyźni, zakonnicy zdejmują habit tak swobodnie, a siostry nie. I ja nie znam logicznego wytłumaczenia, nie znam logicznej odpowiedzi. Jakby znam takie, które ja słyszałam, które mi próbowano też mówić, natomiast ja jakby nie widzę logicznej tutaj odpowiedzi. Pamiętam, jak taka zakonnica, matka Olech, na nią mówili, to jest chyba Urszulanka, ona była przewodniczącą konsulty, czyli takiego organu dla zakonnic w Polsce. I dziennikarka zadała jej takie pytanie odnośnie tego zdejmowania habitów i ona odpowiada coś w stylu: no ale jak pani sobie to wyobraża, jesteśmy kobietami, chciałybyśmy ładnie wyglądać, no a tak no zdejmie się ten habit, no to chociaż do fryzjera jeszcze coś, nie? No więc nie możemy zdejmować habitów, no bo tak można pownioskować, pod nimi wyglądamy brzydko. No i kurna, jaki jest problem w ogóle, no to idź do tego fryzjera, czy nie wiem, kup sobie ładny ciuch i jak zdejmiesz ten habit, to nie czuj się brzydka, tylko ładna. To tak się rozwinęłam. I Dalia pisze: u nas spało się w koszuli nocnej, która imitowała tunikę habitu. Gdy wychodziło się z celi, to trzeba było założyć welon i szkaplerz. Sama będąc w szpitalu przez 3 dni, chodziłam po oddziale tak ubrana. Tak, no to też jest w różnych zgromadzeniach różnie i są takie miejsca, gdzie siostry, że tak powiem, powiem, no bo taka jest prawda, trochę normalnieją. Natomiast jest wiele takich miejsc, że właśnie, wiecie, masz korytarz, na tym korytarzu są pokoje zakonnic, czyli cele. I masz łazienkę po prostu na tym korytarzu i wiesz, otwierasz drzwi, przechodzisz 3 kroki, jest łazienka i siostry, nie wiem, właśnie śpią w piżamie, taki tu imitujący ich habit, no albo normalny czasem też. I zamiast, wiecie, w tej piżamie wyjść do łazienki, no to ubierają coś na siebie, ubierają czasem szlafrok, wow, welon i idą do tej łazienki. Ja pamiętam, jak mieszkałyśmy na takim poddaszu i tam nas mieszkało chyba 4. Pamiętam takie czasy w jednym miejscu, że właśnie mieszkałyśmy na takim poddaszu, to było inne. Przepraszam. I to było normalne, że po prostu wchodziłyśmy tam sobie na to swoje poddasze i już jakby zdejmowałyśmy habit, welon i to było normalne. Ale pamiętam też takie inne miejsce, gdzie ja też często ich sprzątałam, tam właśnie sprzątałam łazienkę czy coś, no to w dresie. I była taka siostra, która zawsze jak podchodziła do mnie i mówiła: dzień dobry, proszę pani. Wiecie, żeby zaznaczyć, że jej nie gra to, co ja robię. Czytam teraz. Śmieszną sytuacją było też to, gdy już zdjęłam habit i po paru miesiącach przyjechałam do tej małej miejscowości, gdzie był mój były klasztor. Byłam w dżinsach, a wszystkie babcie mówiły mi dalej: per siostro i szczęść Boże. Jak widać, im fakt nie przeszkadzał. Z tym per siostro też jest oddzielna historia, natomiast no, jakby ja jestem przekonana, że to nie przeszkadza. To jest też moje doświadczenie różnych spotkań z ludźmi. No bo myślę, wiecie, jak powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo czasami. W każdym bądź razie wiem, że siostry, które są przeciwko wszystkim moim obecnym działaniom i temu, co robię, często, żeby mnie zdyskredytować, używają takiego argumentu, że wiodłam podwójne życie. Otóż wiodłam podwójne życie i jednym z jego elementów było to, że nielegalnie zdejmowałam habit. Na przykład na wakacjach z rodziną. Pamiętam, z moim bratem, bratowo jeździliśmy, z bratankiem nad morze. Na wakacjach ze znajomymi. Kiedyś pojechaliśmy, bo jechałam na takie super wakacje i w ogóle jakby już wsiadając w samochód nie miałam habitu. On wtedy został mojego brata. Więc no dla mnie to było, jakby to nie było takie ciężkie zdejmowanie tego habitu, ale towarzyszyłam siostrom, dla których to było bardzo ciężkie. No i też widziałam, że
no wielu znajomych moich w różnych okolicznościach. Pamiętam na Sylwestra kiedyś byłam u znajomej ze studiów, jak studiowałam w Kaliszu. I naprawdę to dla nich to było normalne. Oni nie mieli żadnych przeżyć, że jestem w habicie albo bez. W Poznaniu z kolei, jak z dziewczynami, z którymi studiowałam, po prostu pamiętam, jak szłyśmy też na jakąś... Coś chyba, wiecie, coś opijałyśmy, jakiś zdaną sesję czy coś. Na zasadzie, że po prostu miałam ciuchy pod habitem, przebrałam się, poszłyśmy sobie w miasto. Więc ja robiłam takie nielegalne rzeczy, przyznaję się. I uważam, że one też mnie trochę... jakby to powiedzieć, no były zdrowe dla mojej psychiki po prostu. Czytam. Może właśnie chodzi o to, by przez wyjście z habitu nie wyjść z tej roli społecznej. Tu chyba ciekawym kontekstem są zgromadzenia bezhabitowe. Tak, ja myślę, że też dla sióstr to jest problem wyjść z tej roli. To też widać, jakby słychać bardziej. Słyszą dziewczyny, które decydują się na taki urlop bycia poza zgromadzeniem, wtedy bycia bez habitu albo na odejście. Kiedy na przykład słyszą taki tekst w stylu, że jak zdejmiesz habit, to zobaczysz, że ludzie przestaną cię traktować tak, jak cię teraz traktują, nie? Czy coś w tym stylu. No i to ustawia jakąś relację. Ja ten habit trochę ustawia relację i to, że ty jesteś tą siostrą, nie wiem, po tej drugiej stronie ołtarza, tym niezwykłym, przeciętnym, świeckim. No, sorry, że tak się zgrywam, no ale no nie wiem, no dla mnie to trzeba trochę się z tego zgrywać i to wyśmiać, no bo ile można, nie? Opowiem jeszcze jedną historię. Nie wiem, czy ta kobieta, która mi o tym pisała, tutaj jest. Mam nadzieję, że się na mnie nie obrazi, bo się nie pytałam, czy mogę opowiedzieć. Ale opowiem tak, że nie będzie wiadomo, że to o niej mówię. Napisała do mnie z takim przeżyciem, że właśnie, że chce sobie uszyć welon. I taki właśnie tutaj było o tych materiałach, nie? Z takiego lepszego materiału. No i przełożona właśnie ją ochrzaniła, że chce sobie uszyć ten taki lepszy welon. I wiecie co? I ja tego słucham już z takiej perspektywy mojej obecnej. Co szeleszcze? Aha, dobra, wiecie co, bo przepraszam. To znaczy, że mam bardzo czuły mikrofon, bo właśnie się bawiłam tą chusteczką. A, to było to chyba, co? Szeleszcze jeszcze? No w każdym bądź razie to dla mnie, to, że wiecie, że ktoś ma problem z tym, żeby sobie uszyć szmatkę na głowę, jest nienormalne. Ach, wybiłaś mnie w ogóle z kontekstu. Dobra, czytam dalej. Aha, bo tu jeszcze było, że o tych zgromadzeniach bezhabitowych. Ja nie wiem, ja mam tu trochę mieszane uczucia, bo to jest, no bardzo często jest tak, to nawet ja tego nie widziałam, bo ja nie znam jakoś wielu sióstr bezhabitowych, ale to mi opowiadali znajomi księża, że oni zawsze się z tego śmieją, że to są siostry bezhabitowe, a i tak się ubierają, także wszyscy wiedzą, że one są siostrami. No. Natomiast no, to jest kwestia jakby powstania zakonów bezhabitowych, że one powstawały takie ze względu na to, że w Polsce wtedy nie było możliwości założyć zgromadzenia habitowe. W ogóle to były takie czasy, że czasy zaborów, nie? Kiedy to chodzenie w habitach było niemożliwe. To tak, trochę się streszczam, bo chciałam pół godziny, już widzę, że jeszcze 45. Czy gdzieś to jest zapisane, że nie wolno zdjąć habitów w jakichś regułach, konstytucjach itp.? Tak. Mhm. Bardziej jest napisane, w jakich momentach można zdjąć habit. Są takie zgromadzenia, które jakby to założenie, że się nie zdejmuje habitu, jest tak oczywiste, że tego nawet nie piszą. I wtedy na przykład jak się idzie do szpitala i to jest ten moment, kiedy jakby musi go zdjąć, to jest pouczana, jak to zrobić. Albo na przykład kiedy siostry jadą na jakieś warsztaty, nie wiem, szkoły, formatorek czy coś i tam są takie ćwiczenia, to muszą uzyskać zgodę od przełożonej. Słyszałam też taką historię od siostry, która właśnie brała udział w takich warsztatach zorganizowanych dla sióstr. Tam były tylko siostry, tylko z różnych zgromadzeń. I tam była kwestia tego, że one się przebierały na jakąś gimnastykę i na basen właśnie.
I to było organizowane przez ten ośrodek, który to dla nich robił, jakby pobożny ośrodek bodajże salwatorianów nawet. No i ta siostra nie dostała pozwolenia. Mimo, że przełożeni ją tam wysłali, to nie dostała pozwolenia, że absolutnie na żaden basen nie pójdzie. I wtedy ta kobieta, która prowadziła te zajęcia, po prostu pojechała z nią, kupiła jej strój i powiedziała, że idzie na basen. Więc takie no przedziwne historie to są. Ja jako postulantka cierpiałam, jak co chwilę mi ktoś mówił, szczęść Boże. Tak? Dlaczego? To ja pamiętam taką śmieszną sytuację z nowicjatu. Właśnie jak odwiedziła mnie rodzina i poszliśmy na miasto i wszyscy mówili mi szczęść Boże i zapytali się mnie, skąd oni wszyscy cię znają? Okropność. Idzie człowiek i zaczepiają. No. Co nie? Iza, co ty piszesz nie? Odnośnie czego? Bo nie wiem, bo się zgubiłam. Już nie szeleszczę. Dobra, bo nie widziałam tamtych. Podwójne życie. Przecież to ma zupełnie inne znaczenie. No tak, mówienie o tobie w taki sposób jest nieuczciwe. Dlatego ja się trochę z tego śmieję i robiło mnie kiedyś takie nagranie, że teraz ujawnię wszystkie najgorsze przekręty, jakie zrobiłam w zakonie. To był ten live, którego nie mogłam zapisać, ale wiem, że tam siostry niektóre oglądały i były przerażone. No. Ale jak coś, to spoko. Mogę opowiadać o podwójnym życiu. Aha, że nie szeleszczę, dzięki Iza. Tak. To była ta chusteczka. Dlatego, że mi nos zapycha po prostu, ale nie chcę smarkać teraz na live, ale od kilku dni po prostu moje zatoki nie dają rady w tym Krakowie, z tym halnym i dojeżdżam kolejnego do pracy. Tak, jestem szalona. Kochani, ja bym chciała już kończyć, żeby tutaj was nie zatrzymywać, nie przedłużać i żeby spróbować zapisać tego live'a. Mam nadzieję, że on nie zniknie tym razem. A wiem, że właśnie się później łatwiej ogląda, jak jest krótszy. I co? Nie wiem, myślę jeszcze na tym YouTubie i na podcaście o zakonnicy w przebraniu. Aha, i myślałam sobie, żeby następnego live'a, myślę, że za tydzień nie, bo muszę, kurczę, w końcu jechać do Wrocławia, ruszyć w tą podróż życia po prostu. Więc pewnie w piątek nie dam rady za tydzień. Ale no, jakby będę o tym myśleć. I następne myślałam, żeby zrobić o toalecie zakonnic. Czyli czy siostry zakonne sikają i takie i tym podobne problemy. Co to myślicie? Czyli też o takim temacie, który się pojawiał odnośnie w ogóle środków higienicznych, jak to jest. Co tam jeszcze było? No właśnie tego typu rzeczach, takich toaletowych. Kosmetyków, jak siostry w ogóle to ogarniają. To tak, to taki plan jest na przyszłego live'a. Obozie będę miała dużo na ten temat. No to super, super. No, chciałam powiedzieć, że napisz, ale nie, jakby nie pisz na mnie, tylko bądź na live i wtedy pisz, tak, bo to jest w ogóle fajne. I w ogóle bardzo wam dziękuję, dziewczyny, teraz tak trochę poważniej, ale które, bo ja wiem, że wy macie doświadczenie różnych etapów w życiu zakonnym, bo często piszecie do mnie prywatnie, ale to, że chcecie tutaj napisać tak publicznie, to jest bardzo duża wartość, więc wielkie dzięki. Że chcecie. I powiem wam, że to jest też ważne, bo nie wszystkie, które tutaj są właśnie o tym, nie wszystkie dziewczyny, które nawet są na tym live, jeszcze jakby oswoiły w sobie różne przeżycia, więc fajnie się tak po prostu tym podzielić, tak napisać na luzaka, jak wy tutaj piszecie. No może to złe określenie. I wtedy to jest takie oswajające też dla innych, że tą rzeczywistość po prostu muszą oswoić i iść dalej i czasami trzeba się po prostu pośmiać. Nie, czasami trzeba to wyśmiać, bo to są naprawdę różne głupie rzeczy i trzeba je wyśmiać, nie? Fajnie było ciebie usłyszeć. Dobrej nocki. Do zobaczonka. Dzięki wam wszystkim, że byliście. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia. Teraz skupiam się na tym, żeby tego live'a zapisać, a później go ściągnąć, spróbować, żeby nie było takiej sytuacji jak ostatnio.
A jeszcze powiem, nie? No bo ja rzadko takie rzeczy mówię, że trzeba później postawić dużo serduszek, bo wtedy, jak on już będzie, bo wtedy jest trudniej go zdjąć. Algorytm, bo wiecie, bo to nie człowiek tam decyduje, tylko w pierwszym momencie decyduje algorytm. No i no, po prostu jak będzie miał dużo lajków, to algorytm go tak łatwo nie zdejmie, więc jak chcecie, żeby został, to serduszkujcie, lajkujcie i trzymajcie się. Papatki, dobrej nocy, trzymajcie się, śpijcie i odpoczywajcie w ten weekend, ile się da.